wszystkimi. To chyba możemy zaczynać, prawda? Można? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie Pana Krzysztofa Urbasia, wójta gminy Niemce. Witajcie Państwo. Pana Henryka Smolarza, zastępcę wójta gminy Niemce. Panią Katarzynę Golon, kierownika referatu planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. Panią Mariolę Domownik, która nam to cały czas towarzyszy, i Pana Łukasza oczywiście. Witam bardzo serdecznie radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy i wszystkich uczestniczących w obradach dzisiejszej sesji. Otwieram 24. sesję Rady Gminy Niemce. Zgodnie z artykułem 15 ZZX ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 sesja odbędzie się w trybie online. Stwierdzam, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi niezbędne kworum do prowadzenia obrad Rady Gminy Niemce, umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. Informuję, iż na podstawie artykułu 20 ust. 1b o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przystępujemy do kolejnego punktu. To jest przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad dzisiejszy został radnym dostarczony. Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? Nie widzę, to może ja sobie pozwolę wprowadzić. Bardzo proszę, w punkcie 7. 3, prawda, Pani Maria? 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji gminy Niemce na lata 2021-2030. W punkcie 8. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej poparcia rządu tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. I w punkcie 9. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały popierającej list otwarty alarm stop zabójczemu GMO stop niebezpiecznej szczepionce. Wobec powyższego będziemy musieli przeprowadzić 3 głosowania. To zaczniemy może, czy możemy? Zaczynamy od punktu 7, czyli podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji gminy Niemce. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad tego punktu? Czternaście za. Dziękuję bardzo. Kolejne, 8. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej poparcia rządu tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Kto jest za wprowadzeniem tej uchwały do porządku obrad? Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Czternaście za. Dziękuję. Przystępujemy do kolejnego punktu, to jest punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej pojęcia uchwały popierającej list otwarty alarm stop zabójczemu GMO stop niebezpiecznej szczepionce. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Mamy kontakt z panem Markiem. Jestem, ale mnie się nie wyświetlił, nie wyświetliło mi się głosowanie. Mi też. Pan Marek Gruda. No, u mnie się nie wyświetliło to głosowanie, więc nie mogę zagłosować. Nie wyświetliło się głosowanie panu Markowi, więc nie może wziąć udziału w tego. Czyli chyba... Panie przewodniczący,
Panie Przewodniczący, mnie się nie wyświetliło głosowanie, a poprzednie błędnie wcisnąłem i także byłem za. Rozumiem, dziękuję bardzo. To w tej chwili może to ostatnie powtórzymy. Anulujemy i od nowa zagłosujemy, dobrze? Na tamto dziękuję bardzo. Przepraszam, co teraz głosujemy? Bo głosujemy ten 9 punkt, podjęcie uchwały w sprawie petycji, cały czas nad porządkiem obrad. Petycji dotyczącej podjęcia uchwały popierającej list otwarty alarm stop zabójczemu GMO, stop niebezpieczny szczepionki. To jest trzecie głosowanie dotyczące porządku obrad. Trzecia. Panie Przewodniczący, przepraszam bardzo, teraz wcisnąłem za, a jestem przeciw temu, także proszę wrócić. Panie radny. Ja zgodzę się, że pan jest przeciw temu, ale my to wprowadzamy do porządku obrad. Później będzie pan przeciwny temu. Dobrze? Okej, okay, dziękuję bardzo. No, 15 za, dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad 24 sesji Rady Gminy Niemce został przyjęty. Przystępujemy do kolejnego punktu, to jest przyjęcie protokołu z 23 sesji Rady Gminy Niemce. Protokół został sporządzony i włożony na salę obrad przed ich rozpoczęciem. Ponadto został wcześniej przesłany do Państwa do zarejestrowania. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi co do protokołu? Nie widzę. Wobec powyższego przystępujemy do głosowania. Piętnaście za, jednogłośnie, dziękuję bardzo. Wobec powyższego przystępujemy do kolejnego punktu. To jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niemce. Pani Katarzyna Wróbel bardzo szczegółowo omówiła tą uchwałę. Niemniej jednak bardzo proszę o dwa słowa komentarza może przez pana wójta Henryka Smolarza co do tej uchwały. To co pani Wróbel o tym, o zwierzętom bezdomności i tak dalej. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, tak szczegółowo informowaliśmy w trakcie posiedzenia komisji nad przebiegiem prac nad uchwałą w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Niemce w 2021 roku. Jak Państwo wiecie, jest to obowiązek ustawowy gminy i Rady Gmin podjęcia takiej uchwały, opracowania programu opieki. Program opieki był konsultowany z instytucjami. Pani kierownik udzieliła szczegółowych informacji, napłynęły dwie opinie, obie pozytywne. Natomiast my oczywiście informowaliśmy także naszych mieszkańców, aby wzięli udział w tych konsultacjach. Żadna opinia na ten temat nie wpłynęła, zatem uznajemy to jako pochwałę naszej pracy, w szczególności pani kierownik Katarzyny Wróbel, jako ocenę pozytywną, że program został opracowany rzetelnie, właściwie i by zapewnił właściwą opiekę nad zwierzętami bezdomnymi na naszym terenie. W tym momencie chciałbym również prosić Państwa radnych i mieszkańców o zwracanie uwagi na ten problem, bowiem samo likwidowanie bezdomności zwierząt i odławianie tych zwierząt wiąże się z ogromnymi kosztami dla budżetu, a również z cierpieniami tych zwierząt, które zostają porzucone i znajdują się na terenie naszej gminy, więc wypada tylko przy tej okazji również zaapelować o właściwą troskę i opiekę nad zwierzętami, które są w naszym posiadaniu, zwracanie uwagi na sytuacje, które mogą pojawić, a niestety pojawiają się, no i nad konsekwencjami tego typu sytuacji. Bardzo proszę Państwa radnych o przyjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie naszej gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Niemniej jednak otwieram dyskusję w tej sprawie. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Ona była szeroko omawiana. Pan wójt. Kto? Bardzo proszę Pani Magdalena Urbaś. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja mam tylko pytanie odnośnie kwoty zagwarantowanej. Czy ona jest z rzędu wydatków z tamtego roku, czy została zwiększona? Jeśli mogłabym taką uzyskać informację.
No dobrze, w sumie za chwilę ustalimy. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby o coś zapytać odnośnie tej uchwały? Zaraz chwilę Pani Radna, udzielimy odpowiedzi. Pan Marek Kluch, bardzo proszę. Króciutkie pytanko. Czy ten punkt, jeżeli chodzi o schronisko, to jest najbliższy województwu lubelskiemu? I tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o odpowiedź. Szanowni Państwo Radni, otóż my oczywiście w zgodzie z ustawą o finansach publicznych musimy dokonywać wyboru na podstawie ofert, które do nas napłyną i w drodze otwarcia praktyk konkurencyjnych postępowań przetargowych. Niestety te firmy czy te schroniska, z którymi w ubiegłych latach pracowaliśmy, posiadały bardzo dobrą opinię, takie jak schronisko w Nowodworze, znajdujące się stosunkowo blisko naszej gminy, no nie wzięło udziału w postępowaniu konkursowym. Biorą te podmioty, które są w stanie zagwarantować opiekę nad zwierzętami bezdomnymi. My mamy zlokalizowane w województwie świętokrzyskim takie schronisko. No wiąże się to z pewnego rodzaju trudnościami, ale nie mamy wpływu na to, kto zgłosi się do naszych postępowań przetargowych i weźmie w nich po prostu udział. Więc ubolewamy nad tym faktem, ale nie jesteśmy w stanie w żaden sposób go zmienić. Ja obserwowałem też media społecznościowe i tam wśród naszych mieszkańców trwała burzliwa wymiana zdań i dyskusja na temat tego, dlaczego tak jest i czy nie można inaczej. No niestety, jesteśmy związani ustawą Prawo zamówień publicznych i nie możemy dobrowolnie dokonywać wyboru, tylko w oparciu o przepisy tej ustawy. I oczywiście musi być zainteresowanie po drugiej stronie, czyli po stronie podmiotów, które zechciałyby świadczyć usługę opieki nad zwierzętami dla zwierząt z naszego terenu. Oczywiście też zwracam uwagę i obserwujemy to, co realizują inne samorządy. Inne samorządy, podobnie jak my, starają się zachęcać mieszkańców do większej troski nad swoimi zwierzętami, ale także w przypadku, kiedy pojawiają się zwierzęta bezdomne, to również tego typu informacje przekazujemy, czy o zwierzętach zaginionych, czy o zwierzętach bezdomnych. Bardzo często zgłaszają się osoby z terenu naszej gminy chętne do adopcji zwierząt i opieki nad nimi. Niektóre nawet samorządy udzielają jakiegoś wsparcia na ten cel. To jest kwestia też do rozważania w przyszłych latach, w jaki sposób to zrobić, bo też bywają sytuacje pewnego rodzaju nadużyć. Samorządy, które zbyt hojną łeką udzieliły takiego wsparcia w zamian za adopcję zwierzęcia, które zostało znalezione, a nie było nam systemu na przykład chipowania, to zgłaszały się osoby, które chciały nagle adoptować bardzo dużą liczbę takich zwierzaków i to też nie wiązało się z pewnością zapewnienia im dobrych warunków pobytu i właściwej opieki. Więc wydaje się, że ten obowiązek realizujemy właściwie, a nie byłoby problemu, gdyby każdy z nas w sposób właściwy zadbał o zwierzęta, które ma pod swoją opieką. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma jakieś pytania co do tej uchwały? Nie widzę. Dobrze. W tej chwili pojawiła się Pani Kierownik Katarzyna Wróbel. Pytanie brzmiało, czy już, jeśli chodzi o zabezpieczenie środków, czy to na takim samym poziomie jak w ubiegłym roku, czy jest zwiększenie? Bo to jest ta 106. Tak, tak. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Zgodnie z podjętą uchwałą mamy zabezpieczone 150 tysięcy na odławianie zwierząt. Zwierząt bezpańskich, no w większości lat poprzednich, no te środki nie były wystarczające, żeby po prostu zabezpieczyć, żeby jest tyle zwierząt podrzucanych na terenie naszej gminy, że te środki po prostu nam nie wystarczają. Z tych środków na odławianie zwierząt bezpańskich również są brane na przykład na adopcję, jeżeli ktoś chce zaadoptować, mamy jakieś zwierzę podrzucone i ktoś chce zaadoptować zwierzę, no to my z tych środków również robimy sterylizację bądź sterylizację tych zwierząt. Z tych samych środków również idą, te środki są przeznaczone również na sprzątanie zwłok zwierzęcych, tak, z dróg i z terenu naszej gminy. Więc jest to 150 tysięcy. Pani Magdalena Urwać, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, z uchwały wynika, że na finansowanie tego programu mamy 168 tysięcy. Tak. I moje pytanie
I moje pytanie miało na celu wskazanie tendencji, czy jest to tendencja wzrostowa wydatkowania środków na ten cel, bo nie ukrywam, że są to w mojej ocenie bardzo duże środki i po prostu chciałabym, żeby mi odpowiedziano na pytanie, czy w zeszłym roku były porównywalne środki, albo no na jakim poziomie było wydatkowanie na ten cel środków z budżetu gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Panią Katarzynę o zajęcie stanowiska. Te 168 tysięcy to jest 150 tysięcy na odławianie zwierząt plus te środki, które są przeznaczane na ten program sterylizacji. 18 tysięcy z tego co pamiętam w tym roku było zabezpieczone. Tych środków nigdy nie wystarcza, bo mamy tyle zgłoszeń, że jakbyśmy mieli nawet 25 tysięcy zabezpieczone, to myślę, że byśmy wykorzystali. Zgodnie z regulaminem i zarządzeniem wójta raz na jedno gospodarstwo domowe możemy tylko jedno zwierzę wysterylizować. Czy nie wiem, czy wystarczająco wyjaśniłam, czy coś jeszcze dopowiedzieć? Dziękuję bardzo, bardzo proszę pani Magdalena Łubaś, czy jest? Nadal nie uzyskałam odpowiedzi, to jest tendencja wzrostowa. Tendencja pieniędzy na odławianie. Chodzi mi. Tendencja jest wzrostowa, tak. Okej, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania co do tej uchwały? Nie widzę. Dziękuję. A nie, przepraszam bardzo. Pani Aneta Stefaniak, bardzo proszę. Ja tylko chciałam zapytać odnośnie tego schroniska, czy tutaj ze strony Urzędu Gminy ktoś z Państwa, nie wiem, sprawdza, jakie tam warunki są w tym schronisku, czy ktoś je odwiedza i po prostu, czy kontroluje, tak? Bo słyszę się dużo, że takich sytuacji jest, gdzie te zwierzęta no niekoniecznie czasami są w dobrych warunkach przetrzymywane, pieniądze są brane, natomiast no, zwierzęta czasami nie mają właściwych warunków w tych schroniskach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Panią Kierownik o odpowiedź. Zgodnie z ustawą, taką pieczą główną nad schroniskami dla bezpańskich zwierząt, no to trzyma tutaj inspekcja weterynaryjna, ale my w miarę możliwości też jeździmy i sprawdzamy, jaki jest stan przetrzymywania tych zwierząt w schroniskach. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania? Tak, bardzo proszę, pan Marek Kluch. Króciutkie pytanie. Czy ewentualnie środki niewykorzystane, które nie są na steryzację, a na inne cele po prostu, jeżeli chodzi o przewożenie i dostarczanie do schroniska zwierząt, czy mogą być przeniesione przykładowo, jeżeli by nie były wykorzystane na steryzację na przyszły, załóżmy, rok, czy w tym samym roku, przy zakończeniu, ale w tym samym roku to raczej nie, dlatego że do końca roku trudno powiedzieć, jakie koszty będą po prostu w tym kierunku, jeżeli chodzi o schronisko. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Ale tych środków na sterylizację to już tak szczerze mówiąc my nie mamy, dlatego że te wnioski, które zostały rozpatrzone, które zostały złożone, my mamy już zabezpieczone całe środki ze sterylizacji na wszystkie wnioski. Nawet posiadamy listę osób, które musieliśmy odmówić z uwagi na to, że nie było już zabezpieczonych środków w budżecie na zabieg sterylizacji. Jeżeli, tak jak wcześniej powiedziałam, jeżeli byśmy mieli zabezpieczone w budżecie więcej środków na sterylizację, no jak najbardziej tych wniosków byśmy mogli jeszcze więcej zrealizować, dlatego że zainteresowanie jest bardzo duże. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych? Nie widzę. Dziękuję. Zamykam dyskusję w tym punkcie. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niemce w 2021 roku. Pomimo podstawę prawną, paragraf pierwszy. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niemce w 2021 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 15/145/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niemce w 2020 roku. Paragraf 3.
wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Niemce. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Jednogłośnie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Niemce w 2021 roku została podjęta. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani kierownik. Przystępujemy do kolejnego punktu. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku biurowo-technicznym położonym w Niemcach przy ulicy Lubelskiej 119 na działce gruntu numer 695. Uchwała też była dość szeroko omawiana na posiedzeniu komisji wspólnych. Niemniej jednak bardzo proszę o przybliżenie w dwóch słowach pana wójta Henryka Smolarza, streszczenie tej uchwały. Dobrze. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Szanowni państwo, no, państwo mieliście okazję zadawać szczegółowe pytania. Ja powiem tylko o tyle, jeśli chodzi o zawarcie umowy kolejnej już na wynajęcie pomieszczeń, które są naszą własnością w dawnym budynku Urzędu Gminy, te potrzeby Poczty Polskiej. Chcemy, aby doszło do aktualizacji stawek wynajmu, to szczegółowo państwo byliście informowani w tym zakresie, więc prośba o zgodę Wysokiej Rady na kontynuowanie tej umowy wynajmu i funkcjonowanie dalej placówki pocztowej w obiekcie, który jest naszą własnością. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych, otwieram dyskusję w tym punkcie, czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania odnośnie do tej uchwały? Nie widzę. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku biurowo-technicznym położonym w Niemcach przy ulicy Lubelskiej 119 na działce gruntu numer 695/1, pomijam podstawę prawną. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na wynajem na okres kolejnych 5 lat na rzecz Poczty Polskiej SA, w ramach której działa pion infrastruktury obszar operacyjny do spraw nieruchomości w Lublinie, pomieszczeń łącznej powierzchni 178,80 m² w budynku biurowo-technicznym przy ulicy Lubelskiej 119 w Niemcach, zlokalizowanym na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntu jako działka numer 695/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 17 Niemcy, stanowiącej własność gminy Niemce, dla której Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą numer LU1I/00115511/2. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Niemce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Ale to później. 15 za, 1 głosem. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku biurowo-technicznym położonym w Niemcach przy ulicy Lubelskiej 119 na działce gruntu numer 695/1 została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest przedstawienie informacji o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w artykule 36 ustęp 1 od 1 do 3 i ustęp 5 i wydanych decyzjach, o których mowa w artykule 37 ustęp 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Bardzo proszę panią Katarzynę Golon, kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, o przedstawienie informacji o zgłoszonych żądaniach. Dzień dobry. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada na wójta gminy obowiązek przedstawienia co najmniej raz w roku informacji
o wydanych decyzjach w sprawie opłaty planistycznej oraz o zgłoszonych żądaniach odszkodowawczych w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmiany. W związku z tym pragnę przedstawić powyższą informację. W roku 2020 zostało wydanych 38 decyzji, w tym 35 decyzji ustalających jednorazową opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce na łączną kwotę 157 787 zł i 63 grosze oraz 3 decyzje tak zwane informacyjne wydane na wniosek właściciela na kwotę 41 907 zł i 40 groszy. W przypadku 2 decyzji złożone zostało odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. W wyniku rozpatrzenia odwołania przez organ odwoławczy w jednym przypadku decyzja wójta została utrzymana w mocy. Druga decyzja na kwotę 1907 zł i 30 groszy została uchylona, a sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia. Do budżetu gminy w 2020 roku wpłynęła kwota 137 252 zł i 36 groszy dochodów z tytułu opłaty planistycznej. W roku 2020 wpłynął jeden wniosek o odroczenie terminu płatności zakończony decyzją odmowną oraz jeden wniosek o umorzenie opłaty planistycznej, który z uwagi na braki formalne pozostał bez rozpoznania. Wysłanych zostało 5 upomnień na kwotę 12 438 zł i 67 groszy, z czego w 4 przypadkach wpłata już nastąpiła po otrzymaniu upomnienia. Jeżeli chodzi o roszczenia odszkodowawcze, w 2020 roku wpłynęły 2 takie żądania. Pierwsze z żądań dotyczyło wykupu działki numer 245/4, 245/5 oraz udziału 1/4 w działce 245/2 w Baszkach. W odpowiedzi na ten wniosek podtrzymane zostało stanowisko z roku ubiegłego, to jest komisja nie wyraziła zgody na wykup tych nieruchomości, gmina zaś nie dysponuje nieruchomościami na zamianę oraz strona została poinformowana, że wszelkie roszczenia o odszkodowanie należy kierować do polskich sieci elektroenergetycznych, które zobowiązały się do przejęcia na siebie roszczeń odszkodowawczych związanych z budową linii 400 kV Lublin Systemowa Chełm. Drugie roszczenie dotyczyło odszkodowania lub częściowego wykupu działki numer 101/1 w Ciecierzynie. Udzielona została odpowiedź pisemna informująca, że działka 101/1 zarówno w planie z 1998 roku, jak i w planie z 2004 roku była przeznaczona częściowo pod planowany przebieg drogi gminnej KDG, a roszczenia odszkodowawcze z artykułu 36 ust. 1 przedawniły się po upływie 6 lat. Dziękuję za wysłuchanie informacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani kierownik. Szanowni państwo, otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytanie odnośnie tej informacji przedstawionej przez panią kierownik? Rozumiem, że wcześniej żeśmy już omawiali to wszystko na posiedzeniu komisji wspólnej. Nie widzę. Dziękuję wobec powyższego. Stwierdzam, że informacja dla Rady Gminy Niemcy o planowaniu zagospodarowania przestrzennego została przyjęta. Dziękuję pani kierownik. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji gminy Niemce na lata 2021-2030. No bardzo proszę o 2 słowa wprowadzenia w treść tej uchwały pana Henryka Smolarza. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Temat myślę, że już doskonale znany i szeroko omawiany. Zgodnie z sugestią państwa radnych krótko zwięzło i na temat. W celu umożliwienia korzystania ze środków zewnętrznych różnych źródeł dla nas jako jednostki samorządu terytorialnego, ale również dla mieszkańców, jest potrzeba podjęcia uchwały celem opracowania, przygotowania gminnego programu rewitalizacji w oparciu o uchwałę i dotychczas funkcjonujący lokalny program rewitalizacji i uchwałę o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i podlegających rewitalizacji. Bardzo proszę państwa radnych o podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa, otwieram dyskusję, ktoś z Państwa radnych chciałby zadać pytanie odnośnie tej uchwały? Bardzo proszę, pan Marek Kluch. Ja króciutko tylko chciałbym się odnieść, bo tą uchwałę trzeba podjąć, żeby po prostu wykorzystywać te środki unijne, środki zewnętrzne, żeby można było rozwijać naszą gminę. Żałuję tylko, że ten obszar jest troszeczkę zawężony i na przykład nie ma mojej miejscowości Jakubowic na mapie objętym po prostu tym obszarem rewitalizacji i obszarem zdegradowanym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby coś? Bardzo proszę, pan Henryk Smolarz. Tutaj głównie, no myślę, dla Państwa radnych, ale przede wszystkim dla osób, które nas słuchają, otóż chciałbym powiedzieć, iż obejmowanie danych obszarów i wyznaczanie ich jako obszary zdegradowane i podlegające rewitalizacji nie jest zależne tylko od woli i chęci samych zainteresowanych, czy wskazań tutaj Państwa radnych, czy naszych mieszkańców, ale również musi spełnić kryteria, które określone są w przepisach w ustawie. Kryteria wskaźników, które są do osiągnięcia na danym obszarze, aby obszar mógł być za taki uznany. Sama chęć i wola i wyznaczenie takiego obszaru zostanie zakwestionowane w procesie opracowywania i uchwalania tego dokumentu. Musi być ono oparte o wskaźniki. Zatem jedynym wytłumaczeniem tego, dlaczego i jaki ten obszar jest, jest to, iż poprzednia Rada Gminy Niemce dążyła do tego, aby obszar był jak największy, celem zwiększenia maksymalnie naszych możliwości rozwojowych i korzyści płynących stąd dla mieszkańców i osób prowadzących działalność gospodarczą. Nie słyszymy. Myślę, że nadal jest to kontynuowanie, o czym również informowaliśmy na komisjach. Czekamy oczywiście, powtórzę to, na nowe rozporządzenia i nowe wytyczne zarówno rządowe, jak też samorządu województwa lubelskiego, które umożliwią takie opracowanie tego programu, aby on najbardziej był spójny z tymi dokumentami, o których wcześniej wspomniałem, i jednocześnie dawał największe szanse rozwoju na możliwości uzyskania środków. Więc ten kierunek rozszerzania tych obszarów, czy wskazywania ich tam, gdzie są najbardziej potrzebne, oczywiście będzie proszę poprawić nagłośnienie. W miarę możliwości i przepisów, które są. Oczywiście bardzo liczymy na doprecyzowanie i zmianę przepisów w taki sposób, aby zróżnicować kryteria i wskaźniki do osiągnięcia w dużych aglomeracjach miejskich, w dużych miastach, gdzie te wskaźniki powinny być zdecydowanie wyższe niż na terenach obszarów wiejskich, gdzie niektóre z tych wskaźników są trudne do osiągnięcia, zatem te obszary, które możemy, czy Państwo jako Rada Gminy możecie wyznaczyć, tym samym ulegają znacznemu zawężeniu. Zatem oczekujemy na taką zmianę przepisów, która zróżnicuje te dwa obszary, co wydaje się w tej dyskusji publicznej prowadzonej w ostatnim czasie właściwym kierunkiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały? Nie widzę, dziękuję. Zamykam. Pan Marek Gruda, bardzo proszę. Dziękuję za udzielenie głosu. No ja chciałbym tutaj kilka słów krytyki powiedzieć na temat w ogóle tego, co się dzieje ostatnio w sprawie tego programu rewitalizacji, bo uważam, że to nie tak powinno iść. Tutaj pan wójt powiedział, że celem tego programu rewitalizacji jest pozyskanie środków. No uważam troszeczkę inaczej, że celem tego programu jest sama rewitalizacja, czyli wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Natomiast pozyskiwanie tych środków zewnętrznych jest jedynie jakby tutaj powiedzieć narzędziem do tego procesu. No i żeby tutaj dobrze zdiagnozować potrzeby, to uważam, że najpierw powinniśmy te obszary jeszcze raz wyznaczyć jednak, no poświęcić jednak trochę tutaj energii i nawet środków, żeby tutaj wskazać konkretnie potrzeby, obszary, które są tutaj szczególnie, które szczególnie potrzebują tutaj pomocy. No samoprowadzenie tego programu rewitalizacji przez 4 lata i dalej utrzymywanie tych samych obszarów jest jakby zaprzeczeniem skuteczności działań. Jeżeli przez 4 lata dalej nic się tam nie zadziało dobrego i dalej mamy te same obszary, to znaczy, że to, co robiliśmy, jest nieskuteczne.
wypadałoby przynajmniej tutaj jakieś podsumowanie tamtego programu rewitalizacji zrobić i powiedzieć, co się udało, co się nie udało. I jednak uważam, że tutaj najpierw powinniśmy nawet te pół roku poświęcić na to, żeby wskazać nowe obszary, które są warte tutaj do inwestowania z naszego punktu widzenia i szczególnie z punktu widzenia mieszkańców, zważywszy, że tam sporo się zmieniło, bo tutaj przy wyznaczaniu tych obszarów brane było pod uwagę i bezrobocie, i bezpieczeństwo, i komunikacja, i no tam wiele było wskaźników. Myślę, że przez 4 lata sporo się zmieniło, a my tutaj tak jakby robimy to, że po prostu nic się tam nie zmieniło, idziemy dalej i dalej to próbujemy rewitalizować bezskutecznie. Także troszeczkę słowa krytyki tutaj. Troszeczkę jesteśmy też w niezręcznej sytuacji, ponieważ przyjmując tą uchwałę w grudniu, jakby zamknęliśmy sobie trochę też drogę i teraz stoimy no tak na straconej sytuacji, bo nie za bardzo możemy te obszary zmieniać. Tutaj pan wójt powiedział, że czekamy na jakieś przepisy, które to umożliwią, ale jak się te przepisy nie pojawią, to po prostu będziemy dalej wspierać te obszary, które już są. Także tak to wygląda z mojego punktu widzenia. Nie tak bym to widział. Także proszę tutaj mieć to na uwadze. Znaczy, no takie jest moje zdanie. Może odosobnione, ale takie mam zdanie. I ja ze względu na to nawet tutaj wstrzymam się od głosu. Nie jestem przeciwny tutaj wprowadzeniu tego programu rewitalizacji, natomiast troszeczkę nie zgadzam się z kolejnością działań, które tutaj się dokonują w związku z tym programem rewitalizacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o słowo. Z dużą wyrozumiałością wsłuchuję się w słowa pana radnego i rozumiem, że podyktowane są one troską, a nie tylko krytyką dla krytyki i zgryźliwością oraz próbą dystansowania tylko się. Tylko i wyłącznie troską o mieszkańców. Rozumiem, że ta krytyka skierowana jest również i nacelowana na te instytucje, które są odpowiedzialne za kształtowanie odpowiednich przepisów, mianowicie na Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej, a także Radę Ministrów, która ma prawo kształtowania tych dokumentów. Oczywiście my oczekujemy na rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w tym obszarze i rozumiem, że ta krytyka jest skierowana bezpośrednio do pana premiera Mateusza Morawieckiego. Również odbieram to tak, iż krytyka jest skierowana do władz Zarządu Województwa Lubelskiego z panem marszałkiem Jarosławem Stawiarskim, którzy w opracowaniu regionalnego programu operacyjnego mają daleko idące opóźnienia i nie przedstawili wytycznych dla samorządów do opracowania tego typu dokumentów. W tym zakresie wypada się zgodzić z krytyką pana radnego. Jeśli chodzi o to, iż pan radny uznaje za miarę sukcesu to, że tych obszarów na terenie naszej gminy będzie mało, to taki cel można osiągnąć w bardzo prosty sposób, nie podejmując dzisiaj tej uchwały i przystępując do opracowywania nowego naszego gminnego programu rewitalizacji w oparciu o ustawę o rewitalizacji i z możliwością wyznaczania nowych obszarów. Ja państwu na komisji już wielokrotnie o tym mówiłem, iż w oparciu obecnie na dziś funkcjonujące przepisy podjęcie od nowa całej procedury, a nie kontynuowania tej, którą rozpoczęła poprzednia Rada Gminy uchwalając lokalny program rewitalizacji, wyznaczając obszary zdegradowane i podlegające rewitalizacji, spowoduje to, iż utracimy możliwość osiągnięcia tych wskaźników, o których pan mówił. Zatem te obszary podlegające rewitalizacji zdegradowane mogą zostać zredukowane nawet do 20%. To jeżeli tak będziemy mierzyli sukces, to wtedy będzie to potwierdzeniem skuteczności działań inwestycji, które były prowadzone na terenie naszej gminy. Dla przypomnienia państwa, w szczególności tych państwa radnych, którzy uważają, że życie zaczęło się samorządu od czasu, kiedy objęli mandat radnego. Przypomnę tylko, iż to na podstawie tego programu zarówno nasi mieszkańcy, przedsiębiorcy uzyskiwali wsparcie i mają taką możliwość uzyskania tego wsparcia po przygotowaniu takiego programu, ale wspomnę także inwestycje gminne. Omawiane dzisiaj już na komisjach chociażby inwestycja w Dysie na ulicy Złotej, gdzie obiekty komunalne, które państwo, lokale komunalne, które państwo wizytowaliście na początku kadencji, w opłakanym stanie dzisiaj są zamienione na nowoczesny, przyjazny, dobry obiekt z godziwymi warunkami dla osób, które tam będą zamieszkiwały.
Na podstawie tego lokalnego programu rewitalizacji chociażby mieszkańcy gminy Niemce, może pan tego nie zauważył, ale w parku Budnych, obok obiektów sakralnych i Biedronki znajduje się centrum konferencyjne z biblioteką za kilka milionów złotych wybudowane, które mamy nadzieję po zniesieniu ograniczeń mieszkańcy będą mogli korzystać w pełnym wymiarze. Można wymienić tutaj również bardzo wiele inwestycji drogowych, ścieżek, chodników, ciągów komunikacyjnych, a głównie oświetleń, które chociażby poprzez to, że na odcinku liniowym, nie wiem, inwestycji, która ma kilka kilometrów, przebiegały przez fragment miejscowości, która objęta jest obszarem zdegradowanym, uzyskiwały dodatkowe punkty i mogły zostać zrealizowane i tym wygraliśmy konkurencję z innymi samorządami, których takich dokumentów nie miały. Więc można by wymieniać tutaj idące w miliony, czy naście, czy może kilkadziesiąt milionów inwestycje, które znacząco przyczyniły się do zwiększenia komfortu życia naszych mieszkańców, oszczędzając nasze grosz publiczny pochodzący z podatków, a pozyskując efektywniej niż inne samorządy środki z różnych źródeł zewnętrznych. I to jest chyba miara sukcesu i to dążenie. Więc naszym celem, w moim rozumieniu i rozumieniu władz gminy, jest to, aby tych obszarów było jak najwięcej, aby możliwości rozwojowe były jak największe. To doskonale już rozumie pan radny Marek Kluch, o czym tutaj zmiankował z ubolewaniem, że miejscowość Jakubowice nie była umieszczona, ale też nie była umieszczona z tego względu, jak się domyślam, że trudno było wyznaczyć obszary, które były zagadowane społecznie, kulturowo czy materialnie na terenie danej miejscowości, ale miejscowości sąsiednie, te, które zawierały takie obszary, pozwalały poprowadzić chociażby inwestycje liniowe w taki sposób, aby uzyskać tam dofinansowanie. Logika myślenia pana radnego Marka Gruty jest zgoła odwrotna, więc nie mogę zgodzić się z tą logiką, która uważa, im mniej tych terenów będzie, tym będzie lepiej dla gminy, a jeżeli pokażemy, że jest ich mniej, to wtedy udowodnimy, że te działania, które wcześniej były podejmowane, przyniosły efekt. Te efekty są widoczne gołym okiem w postaci inwestycji, które państwo dookoła macie. I tyle. Ja naprawdę wyrażam głębokie zaufanie i nadzieję w to, że odpowiednie organy władzy publicznej, rządowej i samorządowej będą podejmowały takie działania, które umożliwią dobre, skuteczne opracowanie tych dokumentów, które powinny być opracowane przez wszystkie samorządy lokalne i żywię taką nadzieję, że trwają intensywne prace, które pozwolą to uczynić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Marek Kluch. Ja króciutko chciałem się odnieść tutaj do wypowiedzi pana wójta. Ja jestem za tym, żeby po prostu te tereny wykorzystywać, które są już na mapie rewitalizacji, ale nie wiem, albo ja to błędnie odczytałem, albo dostaliśmy taką informację, kiedy mieliśmy przystępować do podjęcia tej uchwały. Z dokumentów wynikało, że wcześniejsze te konsultacje, że będziemy mogli zgłosić do tego programu, który był wcześniej podjęty przez poprzednią Radę Gminy, że będziemy mogli zwiększyć te obszary, ale tak się nie stało i tylko tyle w tym temacie chciałem po prostu powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciał? Proszę. Pan Marek Gruda, bardzo proszę. No i ja nie neguję działań tutaj, które zostały przeprowadzone przez gminę, no tylko, że dalej utrzymywanie tych samych obszarów jakby jest zaprzeczeniem tego, że to było skuteczne, no tyle. To są fakty niestety. Natomiast wydaje mi się, że tutaj w związku z tym, że ten program przyjmujemy nie na ostatnie, jak było 4 lata, tylko teraz na 10, warto by było jednak zrobić tą diagnozę głębszą i tutaj jednak wskazać te obszary precyzyjniej, a nie opierać się na tym, co było 4 lata temu. To jest mój komentarz i tyle. Natomiast jeżeli my tylko tutaj ten program rewitalizacji traktujemy jako jakby tu pomoc przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych, z którymi ostatnio jest i tak problem, no to mamy odmienne zdanie. Ja uważam, że ten program powinien być po to, żeby tutaj pomagać lokalnej społeczności, a jedynie pozyskiwanie środków zewnętrznych jest ku temu narzędziem. Natomiast z tego wynika tutaj, właściwie ja wnoszę z tego, z wypowiedzi pana wójta, że tutaj głównym celem jest to, żeby właśnie mieć narzędzie do pozyskiwania środków, jest ten program rewitalizacji i tyle. Także mówię, ja uważam, że tutaj
warto by było jednak to, co Kamil mówił tutaj na komisjach, zrobić krok wstecz i jednak zrobić jakąś diagnozę, jaka jest sytuacja obecna. Zważywszy, że teraz mamy tą sprawę covidową, różne rzeczy mogły się tutaj zadziać, różne sytuacje. Ktoś tam mógł jednak ucierpieć. I dobrze by było tutaj zrobić tą diagnozę. Jest okazja właśnie ku temu, aby tutaj zrobić badanie wcześniejsze i później oprzeć się na bieżących tutaj potrzebach mieszkańców, a nie bazować na tym, co już było. A czy tych obszarów będzie więcej, czy mniej będzie, no to będzie wynikało z tego, jaka jest realna sytuacja w gminie, a nie dlatego, że tutaj chcemy mieć tego więcej czy mniej. Czyli zakładamy od razu tutaj skutek, który chcemy osiągnąć, a nie po prostu chcemy zbadać, jaka jest sytuacja. Tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Wójt-Smolarz. Szanowni Państwo, jeszcze raz przypomnę, Państwo mieliście okazję dwie sesje wstecz chyba wysłuchać przed posiedzeniem komisji instytucji, która zajmuje się profesjonalnym opracowaniem tego typu dokumentów i ma wszelkie kompetencje, aby móc przewidywać, jakie będą rozstrzygnięcia w przypadku przystąpienia do nowego opracowania. Otóż oczywiście przystąpienie do nowego opracowania skutkiem tych inwestycji, które zostały poczynione, głównie właśnie z powodu posiadania dokumentu pod tytułem Lokalny Program Rewitalizacji, można było pozyskać środki finansowe i rewitalizować znaczącą część obszarów naszej gminy. Dzisiaj po zrealizowaniu ich być może okazać się, że te obszary zostaną wyłączone, tym samym te możliwości rozwojowe zostaną ograniczone. Można by zadać sobie pytanie, jeżeli chcemy mieć program rewitalizacji, do którego nie będziemy mieli żadnych narzędzi, w tym nie finansowych, to no cóż, no, można też i w taki sposób to rozumowanie nasze poprowadzić. Jeżeli mamy przekonanie o tym, że środki, które pozyskujemy z podatku będą wystarczające i nie potrzebujemy żadnego wsparcia zewnętrznego i oddajemy pole konkurencyjności innym samorządom, które nas w tym obszarze wyprzedzą, tylko po to, żeby no, ten tok logiki rozumowania, który pan radny prezentuje, zastosować, no to jest decyzja po stronie państwa radnych. Ja jednak osobiście nie mogę się zgodzić z podejściem, które ogranicza w jakimkolwiek zakresie możliwości i potencjalne szanse, które możemy wykorzystać. Dzięki temu, że byliśmy przewidujący, że mieliśmy zawsze strategię rozwoju gminy, mieliśmy programy gospodarki niskoemisyjnej, mieliśmy właśnie lokalny program rewitalizacji, szereg innych dokumentów, które są niezbędne, mogliśmy przystępować do konkursów i uzyskiwać środki, w tym środki dla naszych mieszkańców. Na wiele inwestycji, które są poczynione wyłącznie w gospodarstwach naszych mieszkańców, tak jak z programu niskoemisyjności, piece na biomasę, solary, fotowoltaika i tak dalej. Zainteresowanie tymi programami było bardzo duże. Więc no cóż, w tym obszarze różnimy się i każdy ma do tego swoje prawo. Niemniej jednak ja państwa radnych zachęcam do tego, aby nie ograniczać możliwości potencjalnych rozwojowych, które są przed naszą gminą. I przypomnę, mówiłem o tym na komisjach, że każdy z tych programów może być aktualizowany. Tak działo się w przypadku programu gospodarki niskoemisyjnej pod ostatni nabór środków na fotowoltaikę czy oświetlenia po to, aby on spełniał te kryteria. Po pierwsze, warunkiem bezwzględnym ubiegania się o środki jest posiadanie tego typu dokumentu. Po drugie, istotne jest, jakie informacje ten dokument zawiera. I to jest klucz sprawy. Jeżeli chcemy inny cel osiągnąć i to, aby ten rozwój był znacząco ograniczony i dla samorządów, i dla osób prywatnych, które prowadzą różnego rodzaju działalność na naszym terenie, to możemy zastosować się do prośby pana radnego Marka Kuby. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby coś powiedzieć na temat tej uchwały, projektu tej uchwały? Nie widzę, dziękuję. Zamykam dyskusję. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji gminy Niemcy na lata 2021-2030. Pomijam podstawę prawną. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji gminy Niemcy na lata 2021-2030 dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego uchwałą nr 20/203/2020 Rady Gminy Niemcy z dnia 4.12.2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Niemcy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania gminnego programu rewitalizacji gminy Niemce na lata 2021-2030 została podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej poparcia rządu tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Bardzo proszę panią przewodniczącą Magdalenę Urbaś o omówienie projektu tej uchwały. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, w dniu 8 marca 2021 roku do Rady Gminy Niemce wpłynęła petycja Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Zgodnie z treścią tego pisma wnoszący wezwał Radę Gminy Niemce do poparcia komitetu w następujący sposób. My, radni gminy, jako świadomi i odpowiedzialni reprezentanci narodu polskiego na naszym gminnym terytorium, działając w oparciu o artykuł 4 Konstytucji, punkt 1 i 2 oraz Międzynarodowe Prawo o Samostanowieniu Narodów, punkt 1, który mówi: wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa swobodnie określają one swój status polityczny i swobodnie zapewniają swój rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny. Dziennik Ustaw 1977, 38, 167, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 roku. Deklarujemy, iż w przypadku braku rządu i prezydenta umocowujemy warunkowo i chwilowo jako organ sterujący państwem polskim i jako organ reprezentujący naród polski na zewnątrz, to jest w kontaktach z zagranicą, tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny, która w przypadku braku rządu i prezydenta w trybie pilnym wskaże i powoła osoby do chwilowego objęcia zarządzaniem najważniejszych resortów państwowych do momentu przeprowadzenia demokratycznych wyborów i wyłonienia rządu demokratycznego z prezydentem na czele. Funkcję tymczasowego prezydenta w okresie przejściowym podjęłaby pani Teresa Garland, na chwilę obecną zaprzysiężony prezydent obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Jednocześnie z naszej strony do chwilowego wsparcia funkcji zarządczych w resortach państwowych proponujemy następujące osoby narodowości polskiej. I tutaj poproszono nas o wskazanie listy mądrych, patriotycznie nastawionych i wartościowych osób proponowanych przez radnych wraz z proponowanymi dla nich funkcjami. To jest osób, które ich zdaniem nadawałyby się na konkretne stanowiska w zarządzaniu państwem. Te osoby zostaną wpisane na specjalną listę w celu wspomagania Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w zarządzaniu państwem Rzeczpospolita Polska, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz, bez obcych suflerów z zewnątrz. Zamknięcie cudzysłowia. Szanowni państwo, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu wczorajszym, w dniu 29 marca 2021 roku przeprowadziła analizę wyżej wymienionej petycji, uznając żądanie objęte jej treścią za niezasadne. Zgodnie z dyspozycją artykułu 2 ust. 2 ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. W ocenie komisji wskazane w treści petycji przepisy prawa nie dają podstaw do podjęcia przez Radę Gminy uchwały wyrażającej poparcie, o które wnosi autor petycji. Podstawy takiej nie stanowi również obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców gminy, który wynika z artykułu 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
W szczególności zadania własne obejmują sprawy ochrony zdrowia. Przedmiotową petycję w ocenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy uznać za niezasadną, również z tego względu, iż w przypadku przejściowej lub trwałej utraty zdolności do sprawowania władzy przez organy państwa, między innymi prezydenta, zastosowanie znajdą przepisy rangi ustawowej, w tym postanowienia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Konsekwencją podjęcia przez Radę Gminy uchwały wyrażającej poparcie, o którym mowa na wstępie uzasadnienia, byłoby naruszenie konstytucyjnej zasady legalizmu określonej w artykule 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie podjęcie uchwały uznającej tą petycję za bezzasadną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos co do tej uchwały? Bardzo proszę. Nie widzę, dziękuję. Zamykam dyskusję. Uchwała Rady Gminy Niemce w sprawie petycji dotyczącej poparcia rządu tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Ponieważ podstawę prawną, paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej do Rady Gminy Niemcy w dniu 8 marca 2021 roku w sprawie poparcia rządu tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego uznaje się petycję za niezasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Paragraf 2. Upoważnia się przewodniczącego Rady Gminy Niemcy do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Przepraszam, panie przewodniczący, ja chciałem się upewnić, za czym my głosujemy, za odrzuceniem? Tak, jeszcze raz przeczytam uchwałę, jeżeli państwo pozwolą. Uchwała Rady Gminy Niemce w sprawie petycji dotyczącej poparcia rządu tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej do Rady Gminy Niemce w dniu 8 marca 2021 roku w sprawie poparcia rządu tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego uznaje się petycję za niezasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Proszę bardzo. Przystępujemy do głosowania. U mnie nie ma. 15 za, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała w sprawie petycji dotyczącej poparcia rządu Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego została podjęta. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego punktu. W sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały popierającej list otwarty alarm stop zabójczemu GMO, stop niebezpiecznej szczepionce. Bardzo proszę panią przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Magdalenę Urbaś o omówienie projektu tej uchwały. Szanowni państwo, pismem z dnia 2 stycznia 2021 roku, uzupełnionej pismem z dnia 15 stycznia 2020 roku, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO wniosła do tutejszego urzędu i Urząd Przekazu Rady Gminy petycję dotyczącą podjęcia uchwały popierającej list otwarty. Alarm, wykrzyknik, stop zabójczemu GMO, stop niebezpieczne szczepionce. Pismo, jedno z tych pism pierwsze zostało skierowane do Rady Gminy Niemce w dniu dzisiejszym i w dniu dzisiejszym na posiedzeniu komisji stałych Komisja Skarg, Wniosków i Petycji poddała analizie tą petycję. I zgłoszona w dniu 15 stycznia 2021 roku petycja, żądanie podjęcia przez Radę Gminy Niemce uchwały popierającej petycję, list otwarty do prezydenta RP, członków rządu RP, posłów, senatorów, wójtów, gmin w Polsce
alarm stop zabójczego GMO, stop niebezpieczepiące, domagający się od rządu RP natychmiastowego zaprzestania tego eksperymentu na mieszkańcach Polski, domagający się od rządów RP, posłów i senatorów dopuszczenia publicznych, polskich i zagranicznych, lekarzy i naukowców, którzy alarmują i wskazują na możliwe powikłania poszczepienne oraz pokazują, ukrywają prawdę na temat tak zwanej pandemii, domagającej się odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały nam narzucone w czasie roku 2020 oraz w roku 2021, a także podjęcie działań edukacyjnych, których celem będzie zwrócenie uwagi obywateli na skuteczne, nieobarczone groźnymi skutkami ubocznymi sposoby obrony przed zachowaniem, jakim jest wzmacnianie odporności organizmu i natychmiastowe zaniechanie obostrzeń, które obniżają tę odporność, lecz leczenie ogólnie dostępnymi środkami. Tak jak już wspomniałam, w dniu dzisiejszym komisja przeanalizowała tą petycję. I zgodnie z tym, co ustaliliśmy, przedmiotem petycji, tak jak już wcześniej przy poprzedniej petycji mówiłam, jest żądanie w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Zgodnie z ustaleniami komisji, pomimo iż do zadań własnych gminy należy ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwo obywateli, to jednak kwestie związane z prowadzeniem w kraju dobrowolnych szczepień ochronnych przeciw wirusowi SARS-CoV-2 nie mieszczą się w zakresie kompetencji Rady Gminy. Nie należą do kompetencji Rady Gminy także sprawy dotyczące zasad funkcjonowania mediów publicznych, ani odwoływanie ograniczeń ustanowionych w drodze rangi ustawowej czy też rozporządzeń. W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Wysokiej Radzie podjęcie uchwały stwierdzającej, że ta petycja jest bezzasadna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę o zabieranie głosu przez radnych. Nie widzę. Zamykam dyskusję w tym punkcie. Uchwała Rady Gminy Niemce w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały popierającej list otwarty alarm stop zabójczemu GMO, stop niebezpiecznej szczepionce. Pomijam podstawę prawną, paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu petycji złożonej w dniu 19 stycznia 2021 roku i uzupełnienia do petycji złożonego w dniu 15 stycznia 2021 roku w zakresie podjęcia uchwały popierającej list otwarty alarm wykrzyknik stop zabójczemu GMO, stop niebezpieczeń szczepionce, uznaje się petycję za niezasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały. Paragraf 2. Upoważnia się przewodniczącego Rady Gminy Niemce do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Jednogłośnie stwierdzam, że uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały popierającej list otwarty alarm stop zabójczemu GMO, stop niebezpiecznej szczepionce została podjęta. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przypominam o oświadczeniach majątkowych. Przypominam sołtysom, którzy nas dzisiaj może oglądają, że jutro o godzinie 9 mamy spotkanie online z sołtysami. Następną sesję planujemy, myślę, że w miesiącu maju. Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocy składam serdeczne życzenia świąteczne, dużo zdrowia, radości i nadziei. Ciepłych spotkań rodzinnym przy wielkanocnym stole, smacznego jajka i mądrego dyngusa. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Krzysztofa Urbasia. Halo? Tak, bardzo prosimy. Szanowni Państwo Radni,
Bardzo intensywne obrady odbyliście dzisiaj, miało być króciutko i tak to przyjmijmy. Ja powiem tak, dobrze, że się zajmujecie sprawami naszej gminy, że się troszczycie o dalszy jej rozwój. Obyśmy jak najwięcej wspólnych kierunków znajdowali w swoim myśleniu, w swoim działaniu. Na te nadchodzące święta Wielkiej Nocy życzę Wam przede wszystkim bezpieczeństwa, radości, zgody, spokoju, wyciszenia. Dbajmy o swoje rodziny, o siebie, o naszych znajomych wszystkich, o młodzież. Starajmy się wyciszyć i pamiętajmy, że ta pandemia jest bardzo niebezpieczna. Ona nas nie omija. Ona się ciągle natęża. Ona ciągle krąży wokół nas. Uważajmy na siebie, bądźmy czujni, bądźmy zdrowi, szczęśliwi, radośni. Pogody, miłości, radości, wszystkiego co najlepsze życzę Wam, Waszym rodzinom i wszystkim mieszkańcom naszej gminy poprzez Wasze osoby. Proszę, przekażcie takie życzenia. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Szczęśliwych świąt. Spokojnych, bezpiecznych, zdrowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych? Bardzo proszę, pan Marek Gluch. Dziękuję za głos. Ja tutaj jeszcze chciałem tylko nadmienić odnośnie, w zasadzie już nie powinniśmy dyskusji podejmować w tym temacie, ale odnośnie śmieci. W ostatnim czasie było odbierane u nas i zaistniała taka sytuacja, nie wiem czy tylko w Jakubowicach, czy również na terenie całej gminy. Ja osobiście pozwoliłem sobie już skontaktować się z odbiorcą odnośnie rozdawania worków, bo to są koszty. I na przykład ja znam taką sytuację, gdzie zostały rozdawane worki tam, gdzie na przykład nie oddają śmieci, a natomiast tam, gdzie na przykład są ulice, gdzie są na przykład trzy posesje, dwie, cztery nawet przy jednej ulicy, został rzucony jeden komplet. I te worki były rozdawane o godzinie prawdopodobnie około 22 w nocy, rzucane pod bramy i na drugi dzień ludzie mieli dopiero rano niespodziankę, że coś tam jest, jakiś prezent. Także tutaj prośba taka, żeby zwrócić na to uwagę przy okazji. I kończąc już dzisiaj, a będąc przy głosie, chciałbym złożyć wszystkim koleżankom i kolegom radnym najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy, panom wójtom, całemu wszystkim pracownikom urzędu, społeczności Jakubowic i całej gminy naszej, zdrowych, wesołych świąt w gronie najbliższej rodziny, wielu łask Bożych, zmartwychwstania Pańskiego i radości na te święta w gronie najbliższej rodziny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Władysław Maczkowski, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja korzystam też z tego. Chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, wesołych świąt Wielkiej Nocy oraz smacznego, święconego jajka i mokrego śmigusa, dyngusa mieszkańcom Rudki Gorzowieckiej, pracownikom Urzędu Gminy, wójtom, skarbniczce, no i wszystkim mieszkańcom gminy Niemce oraz powiatu lubelskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Witold Józefacki, bardzo proszę. Dziękuję za głos. Ja tylko dodam, że w tym okresie pandemicznym, to co sam mówiłem swoim uczniom na zakończenie, prawda, życzę nadziei. Bo dzisiaj jest potrzebna Polakom nadzieja przede wszystkim. Mamy tutaj w centrum Wielkiego Tygodnia krzyż. Krzyż, który prowadzi przede wszystkim do życia. Dlaczego? Bo Chrystus po Wielkim Piątku przyszła niedziela zmartwychwstania. Czyli daje po prostu życie.
Chrystus, który daje życie. Paradoks. Krzyż, który daje życie. I tego przede wszystkim te wielkie nadzieje, tego życia wiecznego, bo naszym celem jest niebo. Przepraszam może za te słowa takie teologiczne, ale bardzo potrzebna jest dzisiaj, prawda, nadzieja Polakom. Że przede wszystkim nadzieja jest w Chrystusie, tu jest drogą, prawdą i życiem. I tego życzę wszystkim kolegom, wójtom, włodarzom, tak jak pan Henryk powiedział, że tego słowa nie lubi, ale taka jest prawda, pani skarbnik, wszystkim pracownikom urzędu, kolegom i koleżankom, przepraszam, że radnym, że na swoim miejscu, którzy naprawdę tak samo troszczą się o nas i tej wielkiej, wielkiej nadziei, która jest w krzyżu, ale która przede wszystkim krzyż, który daje nadzieję, daje życie. Dziękuję bardzo i wielkie, wielkie nadziei. Trzymajcie się, kochani. Dziękuję bardzo. Pan Wojtek Woźniak, bardzo proszę. Dziękuję, panie przewodniczący, za głos. Ja tutaj chciałem jeszcze podziękować za miniony czwartek, za organizację szkolenia o tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego. Panu Bartoszowi Korbusowi już też podziękowałem. Z panem przewodniczącym dziękuję tym radnym, którzy uczestniczyli w szkoleniu. Myślę, że też jakieś materiały tutaj jeszcze będą do nas dostarczone, żeby każdy mógł na spokojnie to przejrzeć. Ja już otrzymałem też od pana Bartosza informacje takie podsumowujące, które wszystkim państwu prześlę. Złożył też on taką jakby ofertę, propozycję współpracy odnośnie i oświaty, ale i nie tylko. Wydaje mi się dość ciekawa, także finansowo. Chciałbym, żebyście się państwo z tym zapoznali. Ja to wyślę na maile. I później myślę, że na następnych jakichś komisjach i sesjach będę prosił o jakąś wypowiedź w tym temacie większą. A dzisiaj dziękuję bardzo i chciałbym życzyć tak samo wesołych świąt dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Może pan Henryk Smolarz, podsumowując, bardzo proszę. Dziękuję pięknie, panie przewodniczący. A już przeszliśmy do tego etapu życzeniami, więc nie będę państwa tutaj obciążał dodatkowymi informacjami, które pojawiają się. Przechodzę do życzeń, więc dziękuję za te życzenia, które otrzymaliśmy tutaj od państwa radnych, od pana wójta i także chciałbym się zrewanżować życzeniami wszystkiego, co najlepsze. Przede wszystkim zdrowia, radości, pokoju, nadziei płynące, jak to pięknie zostało ujęte z Zmartwychwstania Pańskiego, aby ona towarzyszyła nam dłużej niż przez okres świąteczny i ten nastrój wzajemnego zrozumienia był obecny co najmniej do kolejnych świąt albo przez najbliższe lata. Życzę państwu dużo spokoju, dużo radości, czerpania z tej możliwości bycia blisko swoich najbliższych. Poprzez te ograniczenia patrzmy na to, że szklanka jest do połowy pełna. Korzystajmy z tej niepowtarzalnej okazji do bycia ze sobą, do pewnych refleksji, do przemyśleń i wierzę głęboko w to, iż nam wszystkim będzie także przy okazji tych świąt i dyskusji przy świątecznym stole, poza sprawami rodzinnymi, będą towarzyszyły nam sprawy naszego samorządu lokalnego, naszych mieszkańców, ich dobro i troska o nich będzie nam przyświecała w każdego dnia naszej codziennej pracy. Dziękuję państwu bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego. No dziękuję bardzo. Cóż, mili państwo, wobec wyczerpania się porządku obrad zamykam 24. sesję Rady Gminy Niemce. Dziękuję wszystkim za udział, za przybycie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. Dziękuję.